Siema moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku na kanale Bushu. Dzisiaj sobie gramy Yasuo, poradnik gameplayowy, w którym staram się pokazać to, co najlepsze z tej postaci. Zobaczymy, jak nam wyjdzie. Gramy na Anivie. Na początku jest to dość trudny matchup. Ogólnie jestem większym fanem grania z Doran's Blade'em, ale wydaje mi się, że w tym przypadku Doran's Shield jest jak najbardziej w porządku. Anivia jest problematyczny na początku, Elektra, autoataki, EQ. Wiadomo o co chodzi, także taki shield na pewno nam się przyda. Tym bardziej, że gramy sobie pod Conquerora. Granie z bucikiem w range'ów jak Anivia, Graves, Aphelios, Karma jest w porządku. Nawet tutaj moim zdaniem bucik w tym konkretnym meczu jest bardzo w porządku, ale stwierdziłem, że Conqueror, zdobywca, jest takim bardziej standardowym wyborem, także po niego poszedłem. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Wydaje mi się, że ten matchup nie jest jakiś fenomenalny, są lepsze matchupy dla Yasuo, ale nie jest też stricte tragiczny, także zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Na pewno chcemy dofarmić do Berserkerków, potem będzie dużo lepiej. Mam fajne synergie na przykład z Setem, z Thrashem, także to też jest dość spoko. Jesteśmy bardzo AD, dlatego na przykład Tahm, Kench, Graves są super odpowiedziami w nasz team comp, ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Mamy też trochę true damage'a oczywiście za pomocą na przykład WOC-a. Dobrze, Anivia wróciła. Czemu to ku nie trafiło? Już myślałem, że będzie remake, czego bym nie chciał oczywiście. Okej, gramy Unflinching ogólnie, bo mają dość dużo ceków, w sensie Aphelios coś tam może mieć, Anivia i Karma coś tam mają, także okej. Spoko trade. Ja nie jestem jakimś... To chyba też powinno trafić. Jestem jakimś kozakiem na Yasuo, ale coś tam wiem, nie? Okej, okay, zwardują sobie raptorki. Stoją. Okej, okay, widzimy go tutaj, on zaczął na blue. Weźmiemy sobie W. Skończyło mi się tornadko. Gramy do bota, bo widzieliśmy go na topie oczywiście. Chciałem jakoś stabilizować to, że ona gra kropelkę, ale musiałbym wave'a mieć w lepszym stanie. Kurde. Okej, okay, podchodzę tu. Niepotrzebnie HP-ki straciłem. Mam też W. Ja bym to trafił, to może. Chciałem tego killa. Użyjmy sobie jeszcze Q na wave'a, żeby go spuszczać szybciej. Chyba spoko zagrałem. Nie będę narzekał w tej sytuacji. Ona tepnie do wave'a. W zgarnie drugiego kraba. Nie schodzę na bota, nie ma to oczywiście sensu. Cofam do bazy jak najszybciej, żeby wrócić jak najszybciej na linię. Kupiłem sobie berserkerki, które sprawią, że mamy większy attack speed. To też mamy częściej Q. Jesteśmy bardziej mobilni oczywiście. Mamy więcej obrażeń, co jest giga, spoko. Potem oczywiście jakiś shield, bo przeważnie to jest najczęstszy wybór, najlepszy wybór moim zdaniem. Ewentualnie Zilla jeszcze można kupić. Kupienie Zilla jest giga, spoko, bo Zill jest tanim itemem. Okej, okay, zobaczymy, co tu się dzieje. W się wyleczy? Czy nie? Zależy od tego, czy ma Q. Szkoda. Zill jest tanim przedmiotem i daje fajne statystyki, przede wszystkim movement speed, który... Dziwny jest ten skin, powiem wam, dziwnie mi się gra z tym skinkiem. Czasami mam wrażenie, że na innym skinie inaczej bym skastował umiejętność, na przykład te kuby inaczej zadziałało. Może jest jakiś bug z tym skinem? Nie wiem, nie mam pojęcia. Schodzę na bota, bo tu się dzieje dymy. Zill jest spoko, bo Zill wam daje za 1000 zł dużo przede wszystkim attack speedu, daje wam kryta przede wszystkim i bardzo dużo movement speedu, 7% to jest giga dużo. Okej. Okay. Karma jest na pewno martwa. Ja myślałem, że go podrzucę może. Ja w sumie nie gram jakoś kozacko tym Yasuo, powiem wam, tej gierki. Więcej szczęścia niż rozumu, jeżeli mam być z wami szczery, ale mam 4 kile, także jest spoko. Tylko to też zobowiązuje, nie? Muszę wykrować jakąś tą gierkę. Okej, okay, kupujemy sobie Zilla. Pyk. 27 movement speeda, to jest bardzo dużo. Budki nam dają 45, nie? Także dość sporo. Więcej niż połowa, także... Także spoko. Dobrze liczę? Dobrze liczę. Matematyka nie jest prosta czasami, ale więcej niż połowa. Połowa to jest 22.5, także no. Teraz mam bardzo dużo movement speedu. Jestem mega szybki, nie?
A wiadomo, że Yasuo jest dość mobilną postacią, ale czasami nie jesteście mobilni, bo nie macie klipów do skakania, nie? Co nie jest przyjemne. I oczywiście mamy teraz praktycznie 0 cooldownu na Q. Wiadomo, że to się jeszcze z levelami zmniejsza, bo dostajemy attack speed per level. Ale teraz mamy 1.9, nie? Z Shield Bowem to już chyba będzie 1.33. Nie wiem, czy z Dawn Quiverem już nie będzie. Tak. Okej, cały czas warduję mu te raptorki. Jest ważne. Mam lepsze CS-y. Mam fajne kombosy z Thresh'em i z Setem, także roamy też będą dużo łatwiejsze. Jeżeli nie macie takich kombosów, no to nie są aż tak łatwe roamy na Yasuo. Pushujemy sobie, bo cofnął. Side'y też są na full HP, ja nie mam co kupić w bazie, także pushuję. Top się slow pushuje, bot się slow pushuje. Możemy iść na bota de facto. Mam nadzieję, że jakoś to w miarę dobrze zagra. Czy nie zostawiam tego wave'a i zagrałem niebezpiecznie? To też jest pytanie. 100 punktów. Widocznie zagrałem niebezpiecznie, okej. Okay. Moglibyśmy wziąć Drake'a, bo jestem giga do przodu. I to by było na pewno spoko. Nie mam flasha, muszę na to uważać. Oni mogą robić tego Drake'a. Podchodzę tu. Szkoda, że W tak użył losowo. Ona powinna być martwa. Oj, Thresh'u. Oj, Thresh'u. Weźmy to blue. Ta tatusia. 100 golda, piechotą nie chodzi, nie? Wiecie jak jest. Zastanawiam się, czy nierkować. Miała jajo tak, żeby mnie zabił. Lepiej, że nie serkowałem. Topa? Wave i top, wave i top. Co tu? Żeby nie padł tylko, bo z WW tu idziemy, także bez sensu jakby padł. Nawet nie idę, bez sensu. W tam będzie dużo szybciej z pomocą swojego W. Żebym tylko zmarnował czas. Nie zabiłem go? Głupia sytuacja w takim razie. Zero HP, co? Kiedy na topie zabijają. Mogę go zabić, ale to jest risky trochę. Czekajcie, zobaczymy. Na montaż. Okej. Esesito. Tam jeszcze mnie ona dobiłem, bo wiedziałem, że i tak go złączytuję, także. Coś tam ogarnia chyba tym Yasuo, co? Nie jest to Yasuo solo Q 2 na 10. Nawet WP dostałem. Pogchamp. W sensie to jest dość podstawowe combo, ale powiem wam, Yasuo grałem ostatni raz z kilka miesięcy temu, także bałem się, że mi to nie pyknie. Tego plejcika jeszcze nie zgadnę go, ale i tak jest spoko, i tak jest spoko. Okej, okay, standardowo Shield Bow i ten, po który idziemy. Lubię sobie kupić szybkiego Vampirika, żeby mieć dobry sustain, ale to oczywiście też jest ok. W tym momencie mamy 75% kryta, także 3/4, także spoko. Po Shield Bowu przeważnie IE, jak jestem do przodu. Betek, jeżeli chcecie być bardziej tanki, też jest spoko opcją. Mortal Reminder, kiedy przeciwnicy się bardzo leczą, też jest ok. Tutaj trochę tego leczenia mają, także pewnie go sobie kupię. Ale nie jakoś specjalnie szybko, nie? Nie ma takiej potrzeby. Ok, idziemy tutaj. Aj, close. Close. Ale i tak dość spoko wyszło, mam nadzieję. No jeszcze tego Afeliosa zabiją też w ogóle. Ale ten Yasuo, powiem wam, nie jest to normalek, nie jest to normalek. Patrzcie, do jedynka mastery, także coś tam wychodzi, coś tam czasem wyjdzie. Coś tam czasem wyjdzie. Szkoda, że nie przeżyłem, bardzo mało zabrakło. Też dużo dostałem obrażeń tego Afeliosa, jednak trochę bije. Myślę, że jakby serkował tą Aniwię, to by była martwa. Mógł na spokojnie merkować. Brakuje mi na item, co nie jest najlepsze, ale
Za chwilę na niego nafarmimy. Okej, ona cofnie, ja sobie zgarnę plate'a. Nie ma powodu, żeby je jakoś na siłę przerywać. Zgarnę plate'a, cofnę, mam na shieldboa. Okej, szybko lecimy na mida. Za chwilę jest 14, a nie wie, jeżeli dobrze zagra, czy użyje QR-kę na wave'a cały czas, to nie da mi tego plate'a. Pytanie, czy popełni błąd, nie? Nawet na hama mógłbym go jakoś wziąć. Okej, to nie jest najlepsze. To w ogóle nie jest najlepsze. To i trochę nie jest najlepsze. To jest super najlepsze. Może być też na topu. Ja się wyleczę. Także to, czy dostaję, to jest whatever. Gdzie jest Anivia? To jest pytanie dobre. Linie wygrywają, co? Ten set też raczej wygra. Trochę przewaliło mimo wszystko, co? Zbalansowany heros. Okej, Drake, byłoby fajnie go wziąć na pewno. Oczywiście ja też nagrałem... O kurde. Poradnik do Yasuo, także... Jeżeli chodzi o jakieś kontry czy coś takiego, zapraszam do poradnika. Zapraszam do poradnika, tam wszystko jest lepiej wyjaśnione. Chciałbym jeszcze wave'a zgarnąć, żeby mieć na BTK. To trochę było igranie ze śmiercią, ale miałem shieldboa. Duży shieldzik mi wskoczył, także spoko. Może nawet tutaj jeszcze sobie pogram ze śmiercią. Mam nadzieję, że też mi da W, jak co. No i git. No i git. Cofka. Ale wkurzony Yasuo, co? Report Graves? No nie powiedziałbym, że Graves jakoś mega troluje tą grę. Bardziej bym powiedział, że jestem totalnym kozakiem. Nie no, żartuję sobie, potem mówicie: Buszu, ale ty masz ego. Skończyłeś się. Teraz robisz wszystko dla pieniędzy. A ja mówię: nie, kochani. Ja to robię z pasji. Tylko i wyłącznie. Tutaj idę pod redę. Mam już shieldboa. 500 shielda prawie. Dużo. Niepotrzebnie go biję, on go zasmetuje, okej? Okay? Kurde! Źle to zagrałem, close mega, ale źle to zagrałem. Przeżyją? Wściekły WW. Ma ich raczej, kuma? Nie ma ku. Kurde, ale źle to zagrałem, w sensie... Aj, trochę mi zabrakło. No dobra, źle zagrałem. Trochę na jaki to było, ale źle zagrałem. Okej, okay, oddałem bardzo dużo golda. Na szczęście dla karmy, także to nie jest duży problem, ale mogłem to zdecydowanie lepiej zagrać. Ja już tu widziałem pętę. Oczami mojej wyobraźni. Pętę. Dlatego się tak podjarałem. Okej, okay, weźmy heraldzicę. Mam też Soula, dwa Drake'i, także dobra droga do niego. Ten amfilczyk dużo daje, ale ja lubię grać często z Overgrow, tak się nazywa ta runka, która daje wam HP-ki. Jesteście dużo bardziej tanki, wtedy to jest giga przyjemne. No ale niestety, muszę tutaj zagrać amfilczyk, no na tam Kencha, na Niwie, na Karmę, tak jak powiedziałem, trochę tych cycyków mają, także to jest must have. A jako tako Merkurek oczywiście na Yasuo nie chcę kupować, bo berserkerki są po prostu zbyt OP. Okej, okay, może ją złapiemy? Nie zdążyłem W zagrać, także jej nie złapiemy. Mogę iść na side'a? Chłopy, co sobie piszą na iście? Tinderka sobie urządzili. Tylko mnie tu nie ma. Jestem mega silny, nie ma Warwicka, to jest słabe. To jest giga słabe. No, niestety. Nie, drużyna nie ma oczu. I teraz pewnie coś napiszą. What is team? Czy ja mogę serkować jak seterkuję? Bo nie mam pojęcia tak szczerze na razie. Nie grałem do tego połączenia. Przepraszam. You have been slain.
Tego nie było, to się wytnie, okej? Tego nie było, to się wytnie. Nie wiem, co tu zrobiłem. Nie patrzcie. Tutaj będzie tak, że był disconnect i że net mi wywaliło. I teraz, kurde, neta mi wywaliło. Nie no, nie umiem tak. Nie umiem tak kłamać moich widzów. Kurde, ale tragicznie to zagrałem. Najgorsze było to, że ja kiedyś miałem Target Champion Only na C, a teraz mam tutaj, na nie, na którym mam. Kiedyś miałem na C, przez co użyłem C i nie kliknęło się. Za chwilę zobaczę, na jakim mam przycisku. Na czwórce mam? Tak, na czwórce mam, a ja myślałem, że mam na C, bo to zmieniałem jakiś czas temu. No i użyłem C i mi nie przeskoczyło, nie? Także potem już była tragedia, i potem nawet jakieś skoki robiłem totalnie losowe. Ale mamy je, dużo obrażeń przede wszystkim, także mam nadzieję, że teraz to będzie wyglądało dużo, dużo lepiej. No mam więcej obrażeń, musimy poczekać na shieldboa. To jest też ważne, że jeżeli jest na przykład 20 sekund do walki, popatrzeć, czy wasza zonia, wasz shieldboa jest aktywny, a jeżeli nie, no to starać się poczekać, żeby były właśnie aktywne przed walką. Nie zgarniałem Drake'a, także ja bym się tutaj nie chciał bić bez powodu. Nie mam W, to jest dość słabe. Okay, możemy. Trzeba podejść, chłopaki. Podejść z R-ką od WW. Set musi podejść. Nie chciał podejść. Wezmę Reda, chyba że Samira go weźmie, ale mi by się przydał tak szczerze. 300 golda do itemku. Raczej lepiej jakby się nie bił. Okej, teraz czwórka, pyk, pyk, pyk. I od razu elegancko. Mam na item, cofam. Oprócz tego, że mam item, to też kolejny Mythic item, który mi da 50 HP i 5 AD. Niby niewiele, ale jak pomyślimy, że każdy nasz autoatak krytuje, jak pomyślimy o tym, że 50 HP zawsze może nam ocalić życie, to też jest to jakiś taki mini power spike, nie? Także to też jest warte odnotowania. Gdzie oni są? Uciekli mi. Okej, okay. Naszor. Copka, naszora po prostu. No, naszora. W mojej głowie wyglądało to trochę bardziej smooth. Cofka. BTK, potem prawdopodobnie jakieś GA, może Death Dance byłby spoko. Weekend raczej nie, bo tylko ani wiał, ani bije AP obrażenia. W sensie Tamkench też, ale pije do tego, że oni nie są jakoś mega nafitowani, nie? Także raczej coś takiego. Możemy przepuszczać mi to jeszcze. I 16 na przykład sfarmić, to było bardzo spoko, byśmy ją sfarmili. Drake jest zamięte, to jest duży parę spek dla nas. Możemy? Nie mam merki. No, ja chcę się wyleczyć. Nic więcej, chcę się wyleczyć. Wydaje mi się, że mogłem zabić tego
Chase'a. Bym lepiej zagrał. Okej, okay, oni to zgarną, no muszą to zgarnąć, nie? Prawda, że to zgarną? Mam nadzieję. Tylko żeby się teraz nie bili. Nie mam shieldboa. Raczej nie warto robić 50 na 50 w tej sytuacji, no bo jesteśmy do przodu, także nie musimy czegoś forsować. Ale fajnie było cokolwiek sforsować, wiecie o co chodzi. 30 sekund chciałbym czekać. Muszę uważać, bo nie mam shieldboa, także nie jestem aż tak tanki. Nie jest dobre. Właśnie. Chciałem nastakować kulę, tego biłem tego naszora. Okej, Samira, Pogers, użyjesz. Nie dość, że daliśmy naszora, to jeszcze przegraliśmy teamfight. Aphelios ładnie poczyścił z tym działkiem. RK od seta była tragiczna. Ja, w sensie ja kontynuowałem, ale ja używałem tylko Q. Tylko i wyłącznie. No, to było słabe. To było słabe. Tak jak powiedziałem, nie musieliśmy robić 50 na 50. No i teraz strołowaliśmy trochę tą gierkę. Niepotrzebnie zupełnie. Aphelios mega dobrze bił. Ja chyba WU słabe użyłem, chociaż nie wiem. No głównie ten Aphelios. Chociaż wszyscy mnie tutaj zabili z tego co widzę. Nie, nie, nie. Samira nie ma racji. Samira nie ma racji. WU dobrze gada. Nie powinniśmy tego robić. Powinniśmy wziąć to kiedy chcemy, a nie po prostu na siłę forsować. Także on ma rację. Okej, okay, nie mam BTK, to by się przydało. Przydałoby się jakieś GA. Nie jest to jakiś rewelacyjny item, ale sprawiłby, że więcej przeżyje. Także może nawet sobie go kupimy przed betekiem. Okej, okay, grub po prostu. Aphelios'a trzeba złą shotować. 16 bym też potrzebował. Szukałem, może ktoś tu by stał i go zabił. 500 bije, to dużo. Mamy naszora, także trudno ich teraz spuszować. Mamy TPK na secie? Mamy. Gram dość pewnie, ale wydaje mi się, że nie mogą mnie zabić. Nie możemy przepuszczać Anivi, to jest problem. Po prostu nie możemy. Podejdźmy tu, podejdźmy tu, podejdźmy. Kom, nie możemy, oni mają naszora, no kur. Nie umiem kom nawet napisać, bo ten... Te W takie podkręcone. Nie chciałbym, żeby oni wygrali teamfight i poszli midem. Pomocy. Głowa mnie boli. Boli mnie głowa. Przegrałem tą gierkę. Chciałem zrobić. Boli mnie głowa. Co oni odpierniczyli? Czemu oni tam walczyli? No ja nie mogę tego obronić, jak mam to obronić? Nie, muszę się tu bić? Czekam na nich po prostu. Nie wiem, czemu oni w ogóle mi... Nie chcę powiedzieć jak śmią, ale kurwa jak śmią pingować w ogóle. Tepuję ten gościu. Nie siadło, bo dostał powalnego movement speeda. Serkuj. E. Nie mogę serkować jak seterkuję? Naprawdę? W sensie spamowałem jak zły, także wydaje mi się, że nie mogę. Ale pewnie ktoś mi zaklepuje, że mogę. No E, wydaje mi się, że mogę, to na pewno. Co ona przeżyła? Jak ona uciekła? Co jest? Co się dzieje w tej gierce? Po prostu, że ja... Chcę cofnąć po GA.
Jeden teamfight, no tak ja może dużo zmienić, a może nic nie zmienić. Ta fajna gierka powinna być wygrana 10 razy. Ja sami to sobie zrobiliśmy. Nie idźmy tędy, pójdźmy midem. Żebyśmy wzięli prio i Anivia też jest problematyczna, jak idziemy dżunglą. Co on tam robi 10 minut? Nie wiem, on przyjdzie? On czeka na itę? Nie, po prostu. Tak o. Pójdą po tego Drake'a, co? Kurcze, ona nie próbowała smajtować, cofka, cofka, czemu on nie próbował smajtować z Erką, co jest w tej gierce nie tak? Nie wiem, po prostu poszli, no nie próbowaliśmy się tam pić przed Drake'em. Nie mam pojęcia, co się dzieje. Oni pójdą midem po prostu. Spuszujmy mida, spuszujmy mida, weźmy bota, wszystko, spuszujmy. To musimy oddać, jak tu podejdą. Mogą mnie jakoś dogonić? Tam kończę ewentualnie było. No to tu, to nie. Po cholerę on tam podchodził. Nie mam pojęcia. Jaki był powód, żeby tu stać? Ani jednego. Musimy to oddać. Nie wiem, przegrał tą gierkę, nie wytrzymał. Wave. Wave. No, wave. A idź pan w cholerę z tym istem. Ludzie! Panie, to nie są ludzie, to są zwierzęta. Nie wiem, nie wiem jak można tak strzelać gierkę, ale można. Także mądrzy ludzie nie uczą się na swoich błędach, tylko na cudzych błędach. Także uczcie się na moich błędach. Dzięki, to było tyle. Chyba się nieprędko spotkam na liście. Trzymajcie się.